tej strony Mateusz. Ostatnio w ręce wpadł mi ciekawy raport, ciekawa infografika mówiąca o tym, ile Apple zarabia w ciągu jednej sekundy, bo to, że jest to najbardziej wartościowa spółka na świecie, to już od dawna wiedzieliśmy i wiele osób też zakłada, że tylko kwestią czasu jest to, zanim przekroczy kapitalizację na poziomie okrągłego biliona dolarów. No ale w zasadzie nikt wcześniej nie liczył tego, ile Apple tak naprawdę na jedną sekundę zarabia i przeliczając tak naprawdę te zarobki, wychodzi 1444 dolary na sekundę. Czyli teraz już pewnie zarobiło z 5000. Dodatkowo z tego zestawienia możemy się dowiedzieć, że Apple prawie dwukrotnie wyprzedza drugą na tej liście firmę pod względem właśnie zarabionych pieniędzy na sekundę, co jest jeszcze bardziej imponujące tak naprawdę. A żeby jeszcze fajniej sobie uzmysłowić, możecie wejść na taką stronkę, której link jest w opisie tego filmu, na którą jakiś czas temu sam się natknąłem, która pokazuje, ile rzeczy, ile różnych usług czy produktów Apple sprzedaje się, czy jest po prostu wykonywanych w czasie jednej sekundy. Jak widzicie, możecie zobaczyć, ile właśnie zostało sprzedanych iPhone'ów, iPadów, Maców, ile aplikacji zostało pobranych, ile konsumenci wydali w App Store, czy ile na przykład zostało też wysłanych wiadomości na iMessage. Chociaż na marginesie wam powiem, że te dane mogą być troszeczkę mniejsze, aniżeli teraz to wygląda, ze względu na to, że ta stronka chyba powstała jakoś półtora roku temu. No i jak widzicie, po spędzeniu minuty na tej stronie już możecie zauważyć, że Apple zarobiło tak naprawdę 80 tysięcy dolarów. I w sumie analizując, przygotowując się do tego materiału, naszła mnie taka myśl na ciekawe porównanie do zarobków piłkarzy, które też są ostatnimi czasy często analizowane. I dla przykładu, Ronaldo zarabia 0,86 dolara, Messi z kolei 1,83, Neymar 1,42, a Lewandowski 0,78 dolara na sekundę. Oczywiście tych porównań moglibyśmy tutaj wymyślać i je mnożyć, natomiast generalnie to miał być taki dodatek, bo chciałem wam jeszcze oprócz tego powiedzieć, co wynika tak naprawdę z raportów finansowych ogłaszanych bezpośrednio przez Apple, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że jest to równie interesująca sprawa. Apple w raporcie ogłoszonym pod koniec stycznia pokazało tak naprawdę wiele statystyk jak zawsze, natomiast jedną taką główną daną, która rzuca się tak naprawdę od razu nam w oczy, jest to, że iPhone generuje 70% przychodów całej firmy. Reszta to jest na przykład iPad, który generuje 9%, Mac generuje bodajże 8%, no i są do tego jeszcze inne produkty i usługi. I to jasno pokazuje, jak Apple jest mocno oparte o jeden produkt tak naprawdę obecnie. I pomyślcie sobie, że tego iPhone'a nie ma, bądź dramatycznie spada jego sprzedaż. Ostatni kwartał to według analityków miał być kwartał, który po prostu wystrzeli sprzedaż tego iPhone'a. Natomiast tak się nie stało, nawet pomimo premiery iPhone'a 10, który sam w sobie no jest dość drogi i to mogło po prostu zniechęcić wielu konsumentów do zakupu. Tymczasem tak naprawdę sprzedaż iPhone'a nie tylko nie wzrosła, co nawet spadła, bo z 78,3 miliona sztuk rok wcześniej do 77,3 miliona na koniec pierwszego kwartału rozliczeniowego Apple. Oczywiście ktoś może zauważyć i powiedzieć, słusznie powiedzieć, że sprzedaż tak naprawdę iPhone'ów w 2017 roku nie spadła, ze względu na to, że sprzedało ich się ponad 215 milionów sztuk i to jest około o 400 tysięcy więcej aniżeli w roku ubiegłym. Natomiast generalnie, no nawet jeśli w takim razie nie spada ta sprzedaż iPhone'ów, to powiedzmy stoi w miejscu, bo to jest bardzo tak naprawdę niewielki wzrost. Apple już pewnie od dawna myśli, jak tutaj zaradzić temu, aby nie stało się to samo co z iPodem czy na przykład iPadem. W przypadku tego pierwszego, no sprzedaż spadała tak naprawdę dramatycznie. W przypadku iPada ta sprzedaż spada troszeczkę wolniej, natomiast też spada. No i jeśli zacznie spadać sprzedaż iPhone'a, no to już będzie lipa. Tak naprawdę te wyniki sprzedażowe, te ogólne, mógłby pociągnąć znowu jakiś produkt, tak jak iPhone w 2007 roku, natomiast na horyzoncie tego produktu obecnie nie ma. No nie wydaje mi się, żeby Apple Watch, czy Apple TV, czy same komputery Mac, które nie są zbyt popularne na świecie, zaczęły generować takie przychody, jakie obecnie generuje iPhone. W związku z tym, aby Apple podtrzymało to dobre wyniki, bardzo dobre wyniki finansowe, będzie musiał po prostu taki produkt stworzyć. Obecnie w tym okresie przejściowym, jasne, można bazować na usługach, które będą przez Apple na pewno mocno rozwijane, bo w tych usługach też są po prostu pieniądze, natomiast generalnie suma summarum, na jakiś ten produkt będzie potrzebny. Oczywiście to się na pewno nie stanie w najbliższych latach, w 5 czy 10, natomiast generalnie jakieś urządzenie kiedyś będzie trzeba po prostu wprowadzić. Ciężko jest nawet spekulować, jakie to urządzenie mogłoby być, które byłoby po prostu porównywalne swoją popularnością do iPhone'a, które Steve Jobs zaprezentował. Możecie dać znać w komentarzach,
produktach, co według Was powinno pobudzić sprzedaż i zastąpić tak naprawdę za jakiś czas po prostu iPhone'a, który pewnie też po prostu przeminie jak prawdopodobnie wszystkie smartfony kiedyś. Ode mnie to na tyle, my widzimy się w następnym materiale, do zobaczenia, cześć!